sprawdzę, co się obrócisz. I jak ja pierwszy raz to usłyszałam, to byłam bardzo taka przygnębiona. I kolejny raz, kiedy przychodziłam sobie popielcową i słuchałam, z trochę jesteś, co się obrócisz, to myślałam sobie, no tak, jestem tak naprawdę nikim. Tak naprawdę nic nie znaczy na tym świecie. Jestem nikim, jestem trochem. Jestem tak naprawdę zerem. Jeszcze do tego szła taka piosenka Lady Punk, nie wiem, czy pamiętacie? Mniej niż zero. Mniej niż zero. I to było dokładnie mój czas. Zdam maturę na piątki, dokładnie wiedziałam, że moja matura napisana 5 absolutnie na tym świecie nic nie znaczy. Ponieważ są ludzie, którzy mają układy. Doświadczyłam tej dyskryminacji, jaka była wtedy przy przyjmowaniu na uczelnię. I zrozumiałam, że tak naprawdę, mimo że się bardzo staram, ja nic nie znaczę. Mówił to Kościół, mówił to układy ówczesne w Polsce i obecne też. Słowem, wszystko mi mówiło, że jestem nikim. I tak naprawdę nic nie znaczę i nic nie mogę zmienić. I teraz dzisiaj się przyjrzymy, jak do tego doszło. Jak to się stało, że ja żyłam w tym kraju, jako dorosła kobieta, byłam w stanie tylko sobie powiedzieć tyle. Jestem nikim, nic nie mogę, jacyś oni mną rządzą, oni decydują o moim życiu, a jestem taka, właśnie taki proch, nic nie znaczę. Ja wtedy sobie nie zdawałam z tego sprawy, że jest to zaplanowane działanie. I ono idzie już od wielu wieków, nie lat, wieków. I kiedy zaczęłam pisać na temat miłości do siebie, bo to jest klucz do wszystkiego, ponieważ to, co odkrywamy, że jesteśmy Chrystusami, ale Bóg to jest miłość. Jesteśmy bezinteresowną, bezwarunkową miłością. I pierwsze zdanie, jakie napisałam, to jest to, co przeczytaliście. Jeśli miłość, jak nas uczono, jeśli Jezus jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu. Jezus, Bóg, inaczej miłość. Jeśli miłość jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu. Amen. Ale prawda jest taka jak tu. Jeśli miłość do siebie jest na właściwym miejscu, wtedy wszystko jest na właściwym miejscu. Jeżeli jest na pierwszym miejscu, miłość do siebie. Dlaczego? Jeżeli wyobrażacie sobie, że ktoś daje mi kubek pusty i prosi mnie, nalej, proszę cię, nalej mi z tego kubka. Ja mówię, ale ja tu nic nie mam. Ale mi nalej. Ja mogę udawać, że nalewam. Ja mogę mu wymawiać, że coś mam, ale ja tego nie mam. Jeśli nie mam miłości w sobie, nie dam nic nikomu. Co mogę w zamian dać? Siłą woli mogę spróbować wykrzesać z siebie coś. I całe życie to robiłam. Czyli dawałam ludziom coś, co mnie się wydawało, że jest miłością. Co to było? No to były na przykład... To było na przykład budowanie poczucia wartości. Kościół mówił dawaj, 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 dawaj. Więc ja dawałam, dawałam, dawałam i budowałam poczucie własnej wartości. Mówię, no jeżeli będziesz dawać, jeżeli będziesz dbała bardziej o innych niż o siebie, to w tym momencie, jak zadbasz o nich, wiesz, to pójdziesz do nieba. To jest nagroda, za to będzie nagroda. Więc ja się starałam. Tylko wyniki tego były bardzo dziwne. Jakoś ludzie, którym pomagałam, nie do końca byli z tego zadowoleni. Ponieważ nikt mi nie powiedział, że żeby w ogóle dać miłość bezinteresowi, po pierwsze nie mogę dać miłości warunkowej, a znałam tylko taką, bo nie kochałam siebie, czy dawałam miłość warunkową. A po drugie, jeśli już dawałam, to co ja dawałam? Moje wyobrażenie o tym, co ktoś chce ode mnie dostać. Wiecie, to jest tak, jak ktoś głodny mówi, daj mi chleb, a ja przychodzę i jest bardzo głodny, a ja mówię, słuchaj, kupiłam ci motor. I mówię, oszczędzałam 4 lata, żeby się motor kupić, a ty nie widzę u ciebie radości, znaczy jestem głodny. Zauważcie, nie to, co ten ktoś chciał, to, co mnie się wydawało, bo nie kochałam siebie, co ten człowiek mógłby chcieć. Nie jesteśmy w stanie, będąc puści, dać cokolwiek, co ma wartość. Musimy najpierw zobaczyć. Pamiętacie to nauczanie, kim jestem według kodeksu cywilnego, kim według Nowego Testamentu? Tam, i później natura nowego stworzenia, to było napisane, miłość Boża, jest to cytat z Pisma, jest rozlana w naszych sercach. My ją mamy. Pamiętacie, jest w Piśmie napisane, mamy umysł Chrystusa, namaszczenie świętego, mądrość i roztropność, wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios, mamy wiarę, która góry przenosi, mamy moc, która jest wskrzesiła z martwych. Radość Pana jest naszą siłą, pokój Chrystusowy rządzi w naszych sercach i miłość jest rozlana w naszych sercach przez Ducha. Czy tam czegoś brakuje? Nie. To skąd moje przekonanie, że nie mam nic? A to było napisane w Nowym Testamencie. Po pierwsze dlatego, że nikt na to nie zwraca uwagi. Sama musiałam to odkryć i przeczytać.
A po drugie, że tłumaczono mi, że jeżeli pokocham siebie, to jestem skończoną egoistką i egocentryczką i na pewno kogoś skrzywdzę. Więc to była ostatnia rzecz, którą chciałam czuć. Żadna miłość do siebie. To jest egoiści tylko tak robią, egocentrycy, to się na pewno źle skończy, na pewno z kogoś skrzywdzę i na pewno z tego wynikną same złe rzeczy. I tak byłam wychowana. I w tym przeświadczeniu żyłam kilka lat. No nie powiem ile dokładnie tych lat, ale bardzo długo. I z tego zdania jest następne zdanie, które również mi przyszło. Pokochaj najważniejszą i największą i najpotężniejszą na ziemi istotę, czyli siebie samego. W nas jest Bóg, my jesteśmy Bogiem. Który jesteś jedno z sobą, pierwszą miłością i bądźcie jedne zawsze. Pamiętacie, co mówiono? Pokochaj pierwszą miłością Chrystusa. Wróćcie do pierwszej miłości w kościołach. Wróćcie do pierwszej miłości do Chrystusa. Chrystus jest w nas. Więc pokochaj pierwszą miłością siebie. Napełnij się miłością. Znaczy, nie napełnij, odkryj, że masz tą miłość bezwarunkową jako wyposażenie. Tata cię nie opuścił, tata ci wszystko dał. Z chwilą na dzień dostałeś pełne wyposażenie. Masz to. Odkryj to i z tej pełni daj innym. I jak z tej pełni dajemy, to nagle się okazuje, że ludzie są szczęśliwi. Jak daję ze swojej pełni miłości, którą mam, mogę dać bardzo mało. Coś, co czasami, wiecie, kiedyś taka świetna sytuacja była, weszłam do sklepu, chciałam kupić wodę mineralną. I porozmawiałam przez moment z tą kobietą i nie wiem, jak to przyszło. Po prostu my zaczęliśmy mówić na temat przyszłości, poczucia winy. I nagle mówię do niej tak, wie pani co? Bo to jest tak, jeżeli my wchodzimy w przeszłość i myślimy sobie, o Boże, dlaczego popełniłam taki błąd, to mówię, proszę pani, to jest złe myślenie. Na ten czas w przeszłości, przy tej sposobie myślenia, na tym poziomie strachu, my nie mogliśmy podjąć żadnej innej decyzji. Wtedy tyle wiedzieliśmy. Kobieta miała łzy w oczach i powiedziała, pani chyba wyszła do tego sklepu tylko po to. Proszę pani, się tak zadęczałam przeszłością, a to, co pani powiedziała, rzuciło takie światło, że to jest niesamowite. To mi nic nie kosztowało. Poszłam kupić wodę, zapłaciłam za nią chyba nie wiem, złot 50. A dałam tej kobiecie to, co potrzebowała. W życiu bym na to nie padła. Rozumiecie, kiedy naprawdę kochamy siebie, dajemy ludziom to, czego oni najbardziej, najbardziej potrzebują. A zatem miłość do siebie jest kluczem, bo Bóg jest miłością. Pamiętacie małe dziecko, jakie ono jest? Zachwycone sobą. Jak podejdziecie do dziecka i powiecie, jesteś piękna, powie, jestem piękna. Nie, w ogóle zero jakiegoś takiego zahamowania na zasadzie porównywania się. Jesteś szczęśliwy? Jestem szczęśliwy. Dziecko biega, skacze, cieszy się. W ogóle nie ma problemu. Cieszy go wszystko. Znajdzie patyk, jest szczęśliwe. Fajnie jest widzieć, jak bo czasami takie dzieci z bardzo bogatych domów, wystrojone z gadżetami, z tymi dziećmi z biednych domów, jeszcze na tym etapie, kiedy wszyscy mają to poczucie miłości. To fajnie patrzeć, bo to jedno dziecko takie, wiecie, świetnie ubrane, z jakimiś tam zabawkami, bawi się z drugą i nagle znajdują patyk. Słuchajcie, i ten w ogóle patyk jest. I one się cieszą. I to jest patykiem, biegają, szaleją, skaczą. I jeden patyk, to nieważne, że jeden jest ubrany byle jak, drugi jest ubrany bogat. Patyk znalazły. Słuchajcie, fantastyczny patyk. To się teraz nas cieszy, właśnie nie cieszy, patyka nie rozumiem. I one się potrafią bawić cały dzień tym patykiem. Bez tego, w ogóle to, że jedno jest ubrane super, drugie jest ubrane słabo, że jedno się ubrudziło całkowicie, drugie, to nie ma dla nich żadnego znaczenia. One się cieszą sobą, bo miłość jest oznana w naszych sercach. Ja wrócę jeszcze raz do tego świadectwa, które powiedziała Małgosia, ta była, jak powiedziała, że jej Bóg dał syna, jak ona jako małe dziecko miała relację z Bogiem, ukazywało jej się te, jest to świadectwo na YouTubie, tylko Ezechiela, ona wtedy czuła, jako mała dziewczynka, nie miała ojca, taką błogość, taki spokój, taką miłość. W tym momencie to odeszło i ona całe życie pyta, dlaczego to odeszło. I Bóg jej w tym się objawił. Jezus powiedział, bo przyszła twoja mama i przyniosła prawo. Prawo Mojżesza, które zabiło w tobie relację z Bogiem. I to było niesamowite odkrycie, dlatego, że dzieci dotąd się cieszą życiem, dopóki nie usłyszą od pierwszych wielkich autorytetów, bogów, swoich rodziców, że coś z nimi jest nie tak. Po prostu, w ogóle, że wychodzą... jesteśmy uczeni od zewnętrznego tak. świata i z czasem. Tak. Ludzie nie są uprzedzeni z natury. Właśnie, ludzie nie są do niczego uprzedzeni. I teraz przychodzi ojciec i matka i mówi... źle się zachowałeś. Dziecko nie wie. Dziecko podeszło, objęło mamę brudnymi rączkami, bo tam za nową sukienkę. Zły jesteś, brzydki jesteś, obrzydziłeś mi sukienkę. I ono jest takie zdumione, o to chodzi. On chciał się przytulić do mamy. I zaczął być konflikt. Dziecko z swojej szczerości, miłości robi nadal szczerze i nagle się dowiaduje, że to, co robi w szczerości, miłości jest źle. To jest niedobrze. Jest źle oceniane.
Zaczyna się porównywanie, ale wiesz, widzisz, a Małgosia, twoja starsza siostra, to już umie kubek odłożyć w kuchni, ty nie. Zaczyna się ocenianie kobiety, jak się mówi, źle, że nie odłożyłeś kubeczka, bo mama będzie miała więcej pracy. Najczęściej mówi, jesteś zły, bo nie odłożyłeś, jesteś bałaganiarz. Jesteś głupszy, jesteś gorszy, jesteś brzydszy. Źle się zachowałeś. Jest ocena osoby. Nie ma oceny zachowania, tylko jest ocena osoby. I to, czego się uczymy w dzieciństwie, to zaczynamy wchodzić w rolę ofiary. Jak? Rodzice wiedzą lepiej. I zaczynają mówić dziecku. No nie możesz tak myśleć o cioci Małgosi, że ona jest gruba. No cioci Małgosia to jest ciocia Małgosia, tak? Nie możesz mówić w ten sposób, jak mówisz. I już mi nie chodzi o to, że jakieś zachowanie dziecka jest, powiedzmy, ewidentnie niewłaściwe i należy powiedzieć, słuchaj, to zachowanie jest niewłaściwe, bo przecież dziecko przyniesie brzydki wyraz podwórka, no to nie tolerujemy taką, wiesz, a takich wyrazów się nie... Nie mówimy, że jesteś głupi, tylko mówimy, nie, takich wyrazów się nie używa. Oceniamy zachowanie, a nie osobę. I dziecko dowiaduje się od rodziców, że ma czuć inaczej niż czuje, myśleć inaczej niż myśli i robić inaczej niż chce robić. I często rodzice nie wiedzą dlaczego. I nagle dziecko zostaje obrabowane z bezcennej miłości do siebie, jaką ma naturalnie bez słza na sercu. Zaczyna kupować akceptację rodziców, bo rodzice są bogami. On ich bardzo kocha. Jak Bóg mówi, źle robisz, czy jesteś zły, to ono w to wierzy. I teraz, żeby tego Boga udobruchać, go zdobyć, wchodzimy w taki fizyczny system. Zaczynamy robić to, co rodzice uważają za stosowne. Wiecie, jak teraz jest pytanie, jak słyszymy Boga? Jak mamy iść za tym wewnętrznym głosem w sobie? Co to jest? To bardzo wielu z nas nie wie, ponieważ pięknie jest napisany rozdział 8 listu do Rzymian, że Bóg, Duch poświadcza Duchowi naszemu, to co mówi teraz Sebastian Duchu, że dziećmi Bożymi jesteśmy. To jest przeświadczenie. Ono płynie z serca. Słyszeliście o tym Instytucie Matematyka Serca, który odkrył, że w sercu jest mózg, serce ma własny mózg, to działa szybciej niż mózg właściwy, czyli najpierw decyzja jest podejmowana w sercu i dopiero ta decyzja idzie do mózgu i mózg, dopiero my świadomie podejmujemy jakąś decyzję. Czyli najpierw jest w sercu. To co mówimy, kieruj się, co mówi Jezus? Kieruj się sercem. No ale jak masz się kierować? Jeżeli kiedy kierowałeś się sercem, to ci od razu powiedziano, że to jest coś z tobą nie tak. I teraz dziecko przez wychowanie, przez rodziców, którzy już zostali wcześniej zindoktrynowani, oddaje bezcenną umiejętność chodzenia w duchu, chodzenia tak za głosem serca na rzecz umysłu. To chodzenie w umyśle jest bardzo trudne, bo to jest dla dziecka nienormalne. On się musi nauczyć tego. Więc uczy się, bo kocha rodziców i chce gwałcić siebie psychicznie, żeby zrobić to, co oni chcą. I jak to zrobi? I 20 lat później trafi do nas i dowie się, choć według ducha, choć według serca, to spojrzy i powie, dziwne rzeczy ci ludzie mówią. Jakie serce, jaki duch. Ale nawet jeśli spróbuję, to musi być ciężkie. Jak ja z serca przechodziłam na umysł, to było takie trudne. Teraz mój spowrotek był jeszcze bardziej. A to jest bardzo proste. To trzeba wrócić do dziecka, Jezus powiedział, stańcie się jak dzieci. Stańcie się jak ci, którzy kierują się sercem i duchem. To jest to, co powinniśmy zrobić. Dziecko, kiedy jest tak nauczone, co ma myśleć, co ma robić, co ma mówić, nie to, co ono czuje, oddaje bezcenną miłość do siebie za cenę akceptacji. Zaczyna się system niewolnictwa. Kogo zniewolono najpierw? Rodziców. Rodzice tak wychowują dzieci. I dzieci zaczynają szukać akceptacji, a my jako rodzice nie jesteśmy świadomi, że naszym zadaniem nie jest wychować dzieci, a wydobyć z nich i uświadomić, że oni już wszystko mają. I nie wychowywać dzieci, tylko iść za dzieckiem, co ono chce, kim ono jest, wzmacniać tożsamość, odkrywać w nim te bezcenne dary, które ma, a nie narzucać mu, co ono ma robić, myśleć, bo ono jest jak Chrystus. Ono już jest, ono wszystko dostało, ono niczego nie potrzebuje się uczyć. Z niego mamy wydobyć to, co... Rozumiecie? Zamieniliśmy... Pamiętacie słowo karać? W przekształconym testamencie, że karać pierwotnie oznaczało szkolić ucznia. Ale w znaczeniu, wychowanie powiedziałam w znaczeniu, nie tak nie będziemy wychowywać i narzucać dziecku, co ono ma robić, żeby nam odpowiadało jako rodzicom, tylko wychowanie w znaczeniu wydobyć bezcenny klejnot, który jest w nim
za darmo złożone przez Boga. Ono już tam sobie wszystko ma. To jest odwrócenie zupełnie tego, co nazywam wychowaniem. Nie wiem, czy to łapiemy jako rodzice. To jest zupełnie z innej strony. Nie chodzi o bezstresowe wychowanie. Nie chodzi o bezstresowe wychowanie. To nie ma nic wspólnego z tym, że dziecko może robić, co chce. To nie ma z tym nic wspólnego, ponieważ dziecko się też uczy w drodze bycia z nami, relacji z innymi ludźmi. Tylko może to wygląda mniej więcej tak. Nie wiem, czy zauważycie. W piaskownicy jest dwoje dzieci. Pokłóciło się. Jedno, drugie walnęło łopatką. Mamusie się pokłóciły. Dzieci już dawno się bawią dalej, mamusie na następny rok się nie odzywają. No widzicie, one sobie już dały radę, te dzieciaki. Natomiast mamusie sobie z tym nie dały rady. I teraz to jest naprawdę trudna dziedzina, żeby po pierwsze nie oceniać dziecka, tylko oceniać jego czyn w kontekście, jakie są konsekwencje tego czynu. Czyli ja pamiętam, taki bardzo mi się podobało, dziecko stawiało w przedszkolu zabawkę, tak na środku. I nie zostało skrytykowane w ten sposób, słuchaj, zabierz tą zabawkę, jesteś bałagania, ale ta zabawka nie powinna leczyć, tylko nauczycielka podeszła i powiedziała, Jasiu, widzisz, jak zostawiłeś tutaj tą koparkę, to patrz, ja teraz idąc mogę się nią potknąć i pójdę na zwolnienie, no chciałabym, żeby mnie nie było, ja tak cię lubię. I dziecko natychmiast zabrało tą koparkę. Rozumiecie, to uzasadnienie było nie na zasadzie, że coś z tobą jest nie tak. Uzasadnienie mówiło, dlaczego to jest istotne. To wymaga od nas bardzo dużo chodzenia w sercu. To tak naprawdę z ducha możemy takie udzielić odpowiedzi dzieciom. Najlepsze odpowiedzi na pytania trudne dzieciom zawsze udzielałam, jak wchodziłam przez część serca, ducha i stamtąd. Czyli jeżeli my chodzimy w duchu, z automatu właściwie podchodzimy do dzieci. I naprawdę, jak chodzimy w duchu, doskonale wiemy, co jest bezstresowym wychowaniem, tak? A co jest tak naprawdę pójściem za dzieckiem. Bo to chodzi o to słynne, tak, przy studiach, nie narzucanie dziecku, że ja jestem niespełnionym lekarzem, to ty idziesz na medycynę, tylko pytamy się, co dziecku pasuje i godzimy się z tym, to na przykład nie chce studiować. Ma prawo. Skończymy, przejdę dalej. Co otrzymuje w zamian dziecko? Otrzymuje informację, że dorośli zawsze wiedzą lepiej, co jest dobre, a co nie. W ten sposób dziecko zakrywa pierwszy poziom. Ma mądrość i roztropność. Już z tego nie korzysta. Zapomina, co mu sprawia przyjemność. Ponieważ dzieci mówią, no nie chcesz iść na basen? Fantastycznie. Ale on nie chce, bo na przykład nie przepada za basenem. Ale co mówią, no przecież to jest zdrowe. I nie chodzi o to, że ono ma nie iść. Tylko chodzi o to, że nie musi mu to sprawiać przyjemności. Ale jak mu powiem, no powinno ci to sprawiać przyjemność, dziecko mówi, aha, powinno mi sprawiać przyjemność. Za kilka lat go się spytają, słuchaj, jak ci się sport podoba? Nie wie, a co uprawiasz? Taki, taki, taki. Ale żadne mu nie sprawia przyjemności. Nie wie. Oddaje kolejną wiedzę, mądrość i dostępność, oddaje poczucia szczęścia i przyjemności. Jest uzależniony od aprobaty. I jak odda to, to potem mamy ludzi, którzy się pytają, słuchaj, czego ty w życiu chcesz? I tak, słuchajcie, nie macie pojęcia, jak to jest, jak się pójdzie do pubu i się siedzi ze studentami, się ich pyta, po co żyją? Albo co chcą osiągnąć? Większość nie wie. Oni mają 20, to oni naprawdę nie wiedzą. To nie jest żadna bajka. To jest naprawdę efekt rozmów z wieloma młodymi ludźmi. Nie wiedzą. Dlaczego? Są jak Chrystus, mają wszystko. No nie wiedzą, bo gdzieś to się stało. Czego dziecko się uczy? Uczy się? Nie ufaj sobie. Nie ufaj sobie. To jest przesłanie niewolnika. Nie ufaj sobie, bo jesteś za mały, zakupi. Nie ufaj sobie. Ufaj rodzicom, potem nauczycielom, potem księżom, potem pastorom, potem szefowi. Tylko nie sobie. I rządowi. Rządowi. Nie ufaj. I teraz my tu przychodzimy, mówimy, Duch oświadcza Duchowi naszemu, że dziećmi Bożymi nie jesteśmy. Żebyś odczuł to, musisz sobie ufać. Ale tuż na poziomie wychowania zabrano ci to. Jak masz to teraz zrobić? Jak ten Bóg mówi? To mówi jakimś głosem, słyszałem, co to jest? Jak ja mam za Bogiem iść? No to zostało utracone. I co dalej? Słuchajcie, to mi samo wyszło. Ja po prostu pisałam to z ducha, usiadłam, po prostu napisałam cały tekst. To jest bomba atomowa. Wiecie, jak działa bomba atomowa? Totalnie wszystko wie. Nie ma nic. Nic. Bomba atomowa. Która się jest spustoszenie pewności własnej i niszczy zaufanie do siebie. Jak jest zniszczone zaufanie do siebie,
Zawsze będziesz jak niewolnik, już masz umysł niewolnika. I autorytety są ważniejsze od tego, co ty myślisz i czujesz i wiesz. Nie wiem, czy to łapiemy. I wchodzimy już na etapie rodziców, wychowania tego najmłodszego, to, że mamy umysł Chrystusa, namaszczenie świętego, mądrość, roztropność, to cudno wiedzieć, jak jest takie małe dziecko, tak? Wiarę, która Bóg przynosi, mamy moc, która jest wskrzesiła z martwych, radość Pana jest naszą siłą, pokój Chrystusa rządzi, miłość jest zadana. Wszystko mamy. A my to niszczymy, nie wydobywając tego i nie ufając dziecku. Wiecie, jak to jest? Trzeba się zawsze dziecka spytać, dlaczego coś zrobiło. Dzieci mają wbrew pozorom bardzo fajny system logiczny. Ja czasami żałowałam, że nie dopytałam się dziecka dlaczego. Zawsze było bardzo logiczne uzasadnienie jego zachowania, które się wydawało złe. Bardzo logiczne z jego punktu widzenia. Rozumiecie? I trzeba zawsze dociekać. Ja pamiętam moją mamę świętej pamięci, którą do tej pory pamiętam, że ją mnie interesowała, jak się pobiłyśmy z siostrą, to ona zawsze musiała się dowiedzieć dlaczego. Bo się zwykle nie biłyśmy. Więc jak się pobiłyśmy, to musiał być powód. I ona zawsze dociekała i jak gdyby pomagała nam go rozstrzygnąć. Nie, rozumiecie, nie wydawała werdyktu, ta jest winna, nie. Ona po prostu próbowała nas naprowadzić na to, co tak naprawdę się stało. Tak? I to jest, słuchajcie, to wymaga niesamowitej pracy. No i jednej rzeczy wymaga. Wy musicie być jak dziecko. Wolni. Chodzić w pełni Chrystusa w sobie. To jest proste. A więc ta bomba atomowa to jest brak zaufania do siebie. No właśnie. Dziecko chce uzyskać aprobatę, chce być kochane, tym bardziej, że już w przypadku dziecka tak się dzieje. No i zaczynamy od wychowania. Dalsza część. Dziecko ląduje gdzie? W przedszkolu, w szkole. I ono się uczy, że ma zabiegać o aprobatę rodziców. Zauważmy, co powiedział Jezus. Bardzo ciekawą rzecz. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca, matki, żony, dzieci, braci, sióstr, ze swojej duszy, nie może być moim uczniem. Oczywiście wiemy, że to nie chodzi o nienawiść. Tu chodzi o to, że musimy się pozbyć tego wszystkiego, co w sobie nosły te przesłania ojca, matki, tak? I nawet własnej duszy czy swego ego. Musimy się z tym rozstać, żeby być czystym duchem, napełnionym miłością. Bo jak jesteśmy czystym duchem, to miłość nas wypełnia, to jest naturalne, to mamy w sobie. Czyli sobie musimy sami tutaj dopełnić to zdanie. Uczniami Chrystusa są ci, którzy są jak dzieci. Są wolni od tego wszystkiego, co dostali do wychowania. Mamy szkoła, szkołę. Słuchajcie, szkoła to też jest takie miejsce, w którym się szuka aprobaty nauczyciela tym razem. Dziecko już jest nauczone. Szukam aprobaty rodzica. Jest ważne i słuszne to, co robią i na to się zgadzają rodzice. Potem przychodzi nauczyciel. To jest kolejny autorytet. Teraz słuchamy nauczycieli. Nie wiem, czy mieliście takie doświadczenia, ale miałam doświadczenia ze szkołą. Nie chcę tutaj o nauczycieli, bo spotkałam mnóstwo bardzo oddanych nauczycieli. Chodzi o coś innego. Cały system szkolny jest nastawiony na realizowanie programu. Wiemy o tym też odkryto, że jest 6 rodzajów inteligencji. W szkole sprawdzają się dzieci, które mają jeden rodzaj inteligencji, a pozostałe wychodzą na te gorsze, czyli już jest klasyfikacja. Szkoła, gdyby nie jest w stanie, ten system jest tak stworzony, że nauczyciele nie są w stanie wydobywać z dziećmi, mają tak duży program, że oni muszą tyle z nimi robić, że nie nadążają, żeby z dzieci wyciągnąć to, co w nich jest takie ważne. Nie mają na to czasu, szkoły są przeładowane. I tak naprawdę ani z bardzo zdolni uczniowie się w szkole nie odnajdą, zdolne dzieci, średnio pamiętam o moich dzieciach, one się nudziły. Szkoła była za prosta w tych początkowych. Nie było dla nich pomysłu, tak jak nie było pomysłu dla słabych uczniów, którzy wcale nie byli słabi. Rozumiecie, to nie były jakieś gorsze dzieci. One na przykład później dojrzewały. Na przykład są dzieci, które w pierwszej klasie nic nie potrafią, a w czwartej nagle odryskują wenę. Są dzieci, które mają inny rodzaj inteligencji, nie bardzo się mieszczą. I tak niby o nich jest, że to są gorsi, a tak naprawdę nie są gorsi. Nie ma gorszych ludzi. Nie ma czegoś takiego. I teraz szkoła w tym systemie, który jest wymyślony przez Komisję Edukacji Narodowej. I tutaj no, akurat świetne jest nauczanie pana Jaśkowskiego, edukacja czy programowanie. Komisja Edukacji Narodowej jako instytucja ma sens właśnie wymyśliła ten system takiego siadania tak, w klasie, uczenia wszystkich, ten autorytet nauczyciela. I to tak zostało, bo to bardzo fajnie przygotowuje do pracy. Ten system szkolny, gdzie tak naprawdę przy tym systemie niedostrzeganie indywidualności dziecka, bo to jest niemożliwe z klasy, są przeładowane, tak? Program jest przeładowany, więc to jest niemożliwe fizycznie.
Nie widzi się indywidualnych dzieci, ich zdolności, tylko tak naprawdę promuje się ludzi, uczniów. Posłuszny, słucha nauczyciela, zrobi program, lepiej, żeby nie zadawał pytań. Jest idealnie wtedy. I tak to wygląda w szkołach, co do zasady. I nie mówię, pewnie są jakieś szkoły, które próbuje się to robić, bo czasami małe szkoły, gdzie się próbuje to robić, ale co do zasady ten system tak wygląda. Czyli znowuż mamy system aprobaty, uczeń szuka aprobaty u nauczyciela, a nie zastanawia się nad tym, co on by mógł zrobić, albo jak się rozwinąć. Jego, to co on ma w sobie jest tutaj nieważne. Całe te tryby działają tak, że no taki mniej więcej uśredniony, posłuszny uczeń to jest okej, to mamy. Znowuż nauczyciel jest ten najważniejszy. Idźmy dalej. No właśnie, pytanie po maturze, na które studia chcesz iść? Większość młodzieży nie wie. Bo nie można wiedzieć, jak nigdy nikt się nie pytał, co ty naprawdę chcesz, co ci naprawdę podoba, co byś chciał zrealizować. Prawie, wiecie, w domach się o to nie pyta. Ja wielokrotnie widziałam, jak rodzice realizowali swój program. Na przykład mieliśmy taką dobrą szkołę piłki nożnej i wszyscy tatusiowi, o, piłkarze, kupę kasy zarabiają, wszyscy chłopcy szli na piłkę. Ja pamiętam w którymś momencie, jak zaproponowano mojemu synowi, się okazał zdolny, treningi 3 razy w tygodniu, to powiedzieliśmy nie. Bo widzieliśmy po pierwsze, że on fajnie gra, ale to nie jest jego pasja i że chciałby robić coś innego. I tak było ze wszystkim. Na przykład dużo nam się zajęło czasu zrozumienie, co nasze dzieci naprawdę chcą. Myśmy jakoś bardzo chcieliśmy im pomóc, ale myśmy taki, wiecie, ja mam w sobie tak, że ja wiem lepiej. Byłam przekonana, że ja wiem lepiej. A tu się okazało, że zupełnie coś innego wydają moje dzieci. I ja musiałam jakby powstrzymać się, pozwolić im samym znaleźć to, przyjść im i powiedzieć, słuchaj mamo, ale ja chcę robić to. I ja pamiętam, że to wymagało ogromnej pracy mojego dziecka. Nie. Ogromnej pracy mojej nad sobą. Żeby się powstrzymać, że ja wiem lepiej. A w tym jestem doskonała. Że ja wiem lepiej. Studia. Na niektórych kierunkach wymaga się samodzielnego myślenia, na niektórych nie. Studia są różne. No często się niestety nie wymaga, czyli nadal jest to dalsza szkoła, to przeczytasz, co zrobisz. Pamiętam szok na moim kierunku, kiedy przyszedł pan doktor i powiedział tak. No to proszę państwa, taki temat zrobiliśmy, na następne zajęcie przygotujecie to. No to skąd, panie profesorze, no skąd to przygotujemy? To cię popatrzył, po prostu jest biblioteka. Proszę je znaleźć sobie, a tam jest 30 pozycji na ten temat. No to musicie państwo wybrać. Samodzielność. Po czymś takim jest oczywistym, że praca jest logiczną, ta praca, którą my widzimy, jest logiczną konsekwencją tego systemu wychowywania. Bądź posłuszny, bądź trybem w machinie, jesteśmy chowani do korporacji. Jeżeli ktoś chce, to jest na YouTube. Ja tego nie znalazłam, musiałam poszukać. Całe nauczanie o tym, jak powstawały korporacje. Bo zaczął się od szkoły. Jak ten system szkolny był po to, żeby ludzie zaczęli w korporacji pracować i być posłuszni. I to jest bardzo ważne w pracy. Jeżeli wykonujesz wycinek mały, to nie ponosisz odpowiedzialności w żaden sposób za to, co się dzieje. I mamy wielką korporację i jest pytanie do kogoś do pracy. Korporacja, która niszczy środowisko, tak? Albo na przykład wprowadza genetycznie zmodyfikowaną żywność. No i do takiego pracownika spytam się, no pani to jest w tej korporacji, dlaczego pani pracuje? To jest w ogóle niszczące. A ktoś mówi, ja tylko faktury wypełniam. Idziemy do następnej osoby, a ja to tylko tymi wózkami to przywożę. Nikt nie odpowiada. Ci na górze wiedzą, po co ta korporacja jest. Ale poszczególny pracownik to jest tak pytanie. Ma fragment, no i co do zasady, przecież on nie niszczy środowiska, no faktury, pisanie wartości, czy to jest niszczenie środowiska? Nie. Przenoszenie wózkiem w magazynie też nie. No to jest w końcu odpowiedzialne. Cały ten system tak skonstruowany, żeby nie było odpowiedzialności, bo wiecie, jak ktoś ma własną firmę, tak? To zobaczcie, to musi od początku do końca, na przykład jest producentem, znaleźć wszystkie produkty, znaleźć pracowników, opracować produkt finalny i czego sprzedać. On od początku do końca wie, po co produkuje, jak produkuje, jakie ma nakłady. On wie wszystko, jest za to odpowiedzialny. Ale jak idziecie gdzieś do wielkiej firmy, jesteście tylko trybem w maszynie. I tryb za nic nie odpowiada. Śrubka? Mówi, ja nie wiem, co robi ta wielka machina, jestem tylko śrubką. I w ten sposób korporacje i ludzie tam pracujący czują się za nic odpowiedzialni. Zobaczcie, kto pracuje w tych korporacjach? Ludzie. Czy oni są źli? Nie mogę być człowiek zły. Czy myślicie, że oni chcą robić źle? Na pewno nie. Ale to jest tak ustawione, żeby jeszcze powiedzieć, ale ja nie odpowiadam, ja za to nie odpowiadam. Jestem trybikiem. Ja przecież to nie przeszkadza nikomu. I to nas już zwalnia z odpowiedzialności.
a miłość jest, była i będzie odpowiedzialności. Kultura. Mówiłam Kasi, naszej kochanej. Słuchajcie, teksty piosenek. Przeczytajmy. Jesteś wszystkim, co mam. Jesteś wszystkim, co mam. Moje życie przy Tobie ma sens. Chcę powiedzieć, jak bardzo Cię kocham. Jesteś wszystkim, co mam. Jesteś moim marzeniem. Wszystko robię dla Ciebie. Słuchajcie, o czym mówi ta piosenka? To jest piosenka niewolnika. Ty jesteś wszystkim, co mam. Bo ja nic nie mam. Bo jeżeli Ty jesteś, to ja nic nie mam, tak? Moje życie przy Tobie ma sens. Czyli moje życie bez Ciebie nie ma sensu. Właśnie to można. Jesteś wszystkim, co mam. Jesteś moim marzeniem. To ja nie mam własnych marzeń? To jesteś moim marzeniem? Wszystko, co robię dla Ciebie. Wszystko, co robię, to robię dla Ciebie. Tak? I nawet to, z czym się nie zgadzam? Wiecie co? Słuchanie i śpiewanie takich piosenek naprawdę obniża nasze poczucie własnej godności. To nie ma nic wspólnego z bezinteresowną miłością. Pamiętacie, mówiliśmy o tym. To jest miłość warunkowa i współuzależniona. To jest współuzależnienie, miłość, to jest współuzależnienie. Przyzwyczaiłem się, że ktoś za mnie odpowiada. Rodzice, nauczyciele, szef za moje dobre samopoczucie, za moje marzenia, za moją przyszłość, za to, co chcę zrobić. No i potem o tym śpiewam. Niewolnik tak śpiewa. To jest pieśń niewolnika. Zobaczymy, jeszcze parę znalazłam ciekawych tekstów, a to mi to pasowało. No ale przełóżmy to, gdybyśmy mieli to zaśpiewać dla siebie. Tak, za chwilę będziemy śpiewać. No, no właśnie. Słuchajcie, a to jest lepsze. Bez Ciebie co? Czy ja dobrze czytam? Bez Ciebie umieram. Bez Ciebie umieram. Bez Ciebie umieram, bez Ciebie umieram, powietrza mi brak. Ja po prostu jak znalazłam te teksty, to nie mogłam uwierzyć własnym uszom. I sobie mówię, no nie wiem, czy ja tu mogę. Bez Ciebie nie mogę żyć. Bez Ciebie nie mogę śnić. Bez Ciebie nie mogę spać. Bez Ciebie jest ciężko, tak. Bez Ciebie nie mam nic. Bez Ciebie nie mam nic. Ty to mój cały świat. Bez niej nie mam mnie. Nie, to już w ogóle nie mamy prawa żyć. Tak? Jesteś moim szczęściem. No i ta kochana pioseneczka. Przez te oczy zielone, zielone oszalałem. Razem zaśpiewamy w inny sposób. Teraz się cofniemy. Nie wiem, czy tutaj słusznie się cofnę. To górną czy dolną teraz? Jak to opuścić? Górną. Dłużej musisz, bo tam trzeba ci całą tą szeroko. Aha, no więc moi drodzy. Ja stwierdziłam, że takie powiedzenie to nic nie daje, bo jak ktoś coś nie wykona, to nie zapamięta. W związku z tym zrobimy pewne ćwiczenie. No i jak byście tutaj to przerobili? Jesteś, Danusiu, wszystkim, co mam. Moje życie z Tobą we mnie, czyli z Chrystusem we mnie ma sens. Chcę powiedzieć, Danusiu, jak bardzo Cię kocham, bo jesteś wszystkim najlepszym, co mam. Mam własne marzenia i wszystko, co robię, robię dla siebie. Bo spełniam siebie, bo kocham siebie, bo akceptuję siebie. Dzięki Tobie, że jesteś, żyję. Jestem życiem. Jestem życiem. Nic nie ma we mnie śmierci. Jestem życiem. Ja tego nie umiem... Wiecie, nie wiem, jak to mam przerobić, tak? Ja mogę tylko powiedzieć, jestem życiem. No, moi drodzy, a co z tym zrobimy? Bez siebie umieram. A tu dalej? Bez siebie nie mogę żyć. Bez siebie powietrza mi brak, oczywiście. Bez siebie nie mogę spać, no bo ja śpię, w związku z tym jak mnie nie ma, no to nie będę spać. Bez siebie ciężko mi tak. Ja mam siebie i to było strasznie, gdybym siebie nie miała, tak? Ale zobaczcie, niewolnik, to co też mówił Sebastian, rozdzielenie, oddzielenie od Boga, faktycznie nie mam siebie, bo patrzcie, co ja mówiłam o dzieciach. Część mnie została już komuś oddana. Rozumiecie? Część mnie komuś oddałam. Ponieważ jestem jak Chrystus, mam wolną wolę, mogę komuś oddać część mnie. Oddam autorytetowi prawo do decydowania, czego ja chcę, jakie są moje marzenia, czego pragnę i oddam najważniejszą część, a potrzeba akceptacji. Czyli ja Ciebie już nie akceptuję, tylko od akceptacji kogoś zależy tak naprawdę, jak widać z tym piosenek.
Co z tego, czy ja siebie w ogóle akceptuję? Nie wiem, czy rozumiecie tekst tych piosenek w kontekście miłości do siebie, tego, co odkryliśmy o sobie. Mhm. To są, ja nie wiem, jak to nazwać. To w ogóle nie mam słów, no bo to jest mordowanie siebie? Nie wiem, jak nazwać taki tekst. I my śpiewamy, te piosenki znajdują się na pierwszych miejscach list przebojów. A nie bez powodu. Właśnie, utrwalają reżim, ja tak uważam. Programowanie umysłu. Tak, dokładnie, to jest programowanie umysłu. I o tym mówi ten doktor Jaśkowski, o programowaniu umysłu. Jesteś moim szczęściem, kocham Cię, Danusiu, bez granic, tak a propos. Ja mam pytanie, ktoś mógłby ten tekst przerobić? Może Ty tam tu? Nie, nie próbowałabym. Jednak jesteś Chrystusem. Ale mam moc. No właśnie, zobaczmy sobie tutaj. No, trzeba, absolutnie masz wolną wolę, żeby tutaj. Słuchajcie, możemy to zaśpiewać dla siebie. Ja mam oczy brązowe, więc zaśpiewam to tak. Przez te oczy brązowe, oszalałam. Gwiazdy chyba tym oczom oddały cały blask. Ja serce miłości spragnione, nie, ja mam serce pełne miłości, no, i którą mogę bezinteresownie Ci dać. Tak? Ja mam serce pełne miłości, mogę Ci je dodać, bo ją mam. Bo tym władam, tak? O, to jest słynna piosenka, tak? A wszystko to, bo Ciebie kocham, nie wiem, jak bez Ciebie mógłbym żyć. Chodź, pokażę Ci, czy moja miłość jest dla Ciebie, zabije się. A wszystko to, bo Ciebie kocham. I nie wiem, jak bym mogła bez Ciebie żyć. Ostatnie zdanie. Ale się cieszę się z mojej miłości i zamierzam wiecznie żyć. Może być. Brawo. No, dla siebie życia. Powiem Wam, że jak przerabiałam te teksty, po prostu to było coś niesamowitego. To moje poczucie, jak bardzo te teksty latami, ja jako młoda dziewczyna też śpiewałam, tak? No, wszyscy śpiewało, ludzie śpiewali. I nie zdawałam sobie sprawy właśnie, że programuję się na ofiarę. To tak naprawdę utrwalam w sobie ofiarę. Także tak to właśnie wygląda. No proszę bardzo. Takie miałam teraz poczucie, jak te teksty leciały, że to jest strasznie obciążające dla adresata. Jeżeli adresat nie jest tyranem, który chce mieć niewolników i słyszy coś takiego, to tylko ucieka. Tak. Bo na to leży czyjeś życie, tak? I teraz... która mnie zabije. Tak, i wiesz co, to właśnie dotyczy czegoś takiego, że w ogóle czasami jest coś takiego, że ktoś, który już dawno, niewolnik, oddał prawo do swojego życia, część siebie, złożył na jakiś autorytet i teraz nie ma poczucia własnej wartości, próbuje znaleźć w miłości kogoś, na kim się powiesi i złoży swoją odpowiedzialność za życie w ręce tego człowieka. I druga osoba, nawet jak kocha tą osobę, tak jak potrafi, ugina się pod ciężarem, bo nie daje rady. I jest ucieka. Obciążona odpowiedzialnością. Jest odpowiedzialna odpowiedzialnością, która jej nie dotyczy. Mhm. To, co mówiliśmy, ja na czymś na początku powiedziałam. Człowiek, który się nadaje do małżeństwa, to jest człowiek, który tak bardzo kocha siebie, że nikogo nie potrzebuje. I wtedy on przyciąga drugą osobę, która tak bardzo kocha siebie, też nikogo nie potrzebuje. I oni razem się nie znęcają nad sobą, nie próbują się zmieniać na siłę, tylko akceptują się takimi, jakimi są. I cieszą się sobą, drugą osobą i nie robią łaski. To są ci ludzie, którzy na pytanie, bo nie boją się zadać tego pytania, nie boją się powiedzieć, kocham Cię. I nie czekają, że usłyszą, ja też. Zobaczcie, no co ludzi nie mówi, kocham Cię. Bo się boi, że nie usłyszę. A jak nie usłyszę, kocham Cię, to znaczy, to ja już jestem nic nie warta. Nie, to tylko znaczy, że nie jestem w czymś typie, no. Przecież każdy ma prawo, każdemu się może podać ktoś inny, tak? To nie jest odpowiedź, która mówi, że ja nie jestem nic warta. Jak ktoś... Ja po prostu odpowiedziałam, że ja mówię, kocham Cię. Kocham Cię. No, Tomek mi odwzajemnił. To ja, bez tego, czy Tomek by powiedział, czy nie, moja miłość nie zależy od tego, czy on mi to powie, czy nie. Ja zdecydowałam, że go kocham. Ja. Dziękuję. I... Nie ma za co. To nie ma znaczenia tutaj, tak? Jego odpowiedź. Miło mi, że tak odpowiedział. Ale gdyby nie odpowiedział w ten sposób, to wcale by nie oznaczało, że moja wartość jest niższa albo chyba koniec świata. Nie. Mam prawo mi nie odpowiedzieć. To ja decyduję, że go kocham. Jestem wolna, on jest wolny. To jest cudowne. Czyli mogłem nie odpowiedzieć? Oczywiście. To byś mi nie odpowiedział.
Rozumiem, rozumiem, dobrze. I przyjrzyjmy się, wiecie, i teraz, żeby było jasne. To, co mówię tutaj teraz o miłości, to jest znowuż pewna część. Ja poprzednio, pamiętacie, mówiłam o tym, jak kochać się na podstawie hymnu o miłości. A to jest druga część, tutaj pokazuje miłość do siebie też od innej strony, ponieważ miłość do siebie jest czymś niewyobrażalnym i nie da się ją jednoznacznie ocenić. Więc ja dlatego będę tutaj mówiła o tej miłości do siebie taką, to co, jakąś, pewien aspekt, powiedzmy sobie w prostej miłości. Czym jest miłość? To pokazał Jezus. Zauważcie. To jest poczucie, że jesteś ważny, niepowtarzalny, cenny. To jest to wszystko, co my wiemy, kim jesteś. Kapłanem, królem, święty, sprawiedliwy. To wszystko, co już przerabialiśmy. To jest to, że mam wszystko i tym jestem. Pamiętacie, jak po jednym tym nauczaniu o właśnie o tożsamości, prosiłam, żebyśmy się do siebie zwracali per wasza wysokość. No teraz to już wypadałoby per Chrystusie. Się zwracać do siebie. Nie wiem, czy wiecie, ale tytułowanie się per, proszę pani, proszę pana, to jest właśnie tytułowanie się per królu, per królowo. Właśnie z tego pochodzi to słówko, proszę pani, proszę pana. Tak, i to jest pewien szacunek. Dlatego powiem tak, że właśnie ten zwrot, proszę pani, proszę pana, wyraża pewien szacunek. I na przykład w Polsce jest taki problem, że jak się przychodzi z ludźmi na ty, to bardzo często oznacza to dla większości w Polsce brak szacunku. Bo właśnie u nas były te tytuły patrona, to wyrażały pewien szacunek, tak? Także. Chłopie znaczy król. Pan znaczy król, tak. No i my tu właśnie to królowanie przerabialiśmy, tak wiemy o tym. No właśnie i w ogóle osobną rzeczą pracuję odnośnie poczucia winy. Tutaj tylko wspomnę, że to jest kwestia odpowiedzialności za swoje słowa i czyny, ale to też kwestia potępienia. Jeżeli człowiek kocha siebie, to nie wpada w potępienie. Bo jeżeli ja kocham siebie i zrobiłam coś nie tak, to może mi się zdarzyć, bo mogę się w czymś pomylić. To co robię? Biorę odpowiedzialność za swój czyn. To ja to zrobiłam. Ja podjęłam taką decyzję. Jeżeli kogoś skrzywdziłam, mówię przepraszam. Jeżeli był uszczerbek na zdrowiu, na majątku, wynagradzam, płacę odszkodowanie z własnej woli. Nikt nie musi mnie posądzać. Tak, ale dlaczego? Bo ja wiem, że ponieważ kocham siebie i mnie by to bolało, to jest mi smutno, że kogoś to boli. Ponieważ kocham siebie, wiem, że byłoby mi z tym trudno, więc rozumiem, że komuś też by było. Rozumiecie, to jest odwracanie. I miłość nie unika odpowiedzialności. I ważna sprawa, człowiek, który kocha siebie, ile razy sobie przebacza, ile razy Jezus kazał przebaczać? 77 razy, czyli zawsze. Czyli nie możemy sobie nie przebaczyć. Przebaczamy sobie zawsze wszystko. Dlaczego? Jak sobie nie przebaczymy, to jest straszny problem z zadośćuczynieniem. Psychologia odkryła, że jeżeli komuś zrobimy krzywdę, to przestajemy go lubić. Najczęściej. Bardzo długo w to nie wierzyłam, dopóki sama się tym nie złapałam. Bo to rodzi pewien dług, tak? Kogoś skrzywdziłam, czyli należałoby go przeprosić, no to wiecie, to się tak bardzo nie chce. Oczywiście tak nie postępuje, ale gdzieś tam, kiedy się natężowałam, zrozumiałam, to jest prawda. I stąd, jak my kończymy z poczuciem winy, to co? Jeżeli my sobie wybaczamy, nie ma poczucia winy, nie ma w nas potępienia, to z lekkością, przepraszamy, z lekkością wynagradzamy, bo co robi poczucie winy? Poczucie winy obniża nas w naszych samych oczach. Jak mamy poczucie winy, to my się czujemy gorzej od kogoś. Kiedy nie mamy poczucia winy, czujemy się królami, czujemy się godni i z tej pozycji przebaczenie jest możliwe. Każdy ma poczucie własnej wartości chętnie, lekko i łatwo przebacza sobie i innym. Czyli jeżeli mówimy teraz o poczuciu winy i wybaczaniu, najpierw mówimy o tym w stosunku do siebie, nie do innych, tak? A on się cały czas zajmuje, czym? Cały czas mówi poczucie winy, tak, że powinieneś mieć poczucie winy, jak kogoś krzywdzisz. Wręcz musisz je mieć. Tymczasem, jeżeli ono jest, jeśli trudno komuś wynagrodzić. I w ogóle jak gdyby miłość własna zostaje naruszona przy poczuciu winy. Ja nie mówię tutaj o braku tego, że ktoś mówi, ja nie mam poczucia winy, to ja nie będę tego robił. Nie, nie. Człowiek, który kocha, i to będę przypominała cały czas, jest wrażliwy na to, co robi innym. To jest z automatu. Miłość jest wrażliwa, ona ma to w sobie. To, że wypaczono sens miłości, to jest zupełnie inna rzecz. Ja nie będę wypaczać, jak teraz należy mówić. Miłość ma wrażliwość, my wiemy, że zrobiliśmy komuś krzywdę i ktoś cierpi.
I nami z tego powodu, i my chcemy to zrobić z miłością, radością, ale jak wejdziemy w poczucie winy, to wchodzimy w poniżenie siebie i z punktu widzenia poniżenia jest bardzo trudno cokolwiek dla kogoś zrobić. I to jest nic, przemyślcie to, bo ja do swego czasu miałam dobrą lekcję i przemyślałam ją bardzo dobrze, że poczucie winy nie prowadzi do niczego dobrego. Poza tym, że niszczy. Ale mówię, to będzie jeszcze może na ostatnie, na jakieś inne nauczanie. Tutaj krótko przypominam, że właśnie kocham siebie, więc kocham swoje ciało. I odżywiam się zdrowo, ćwiczę, biegam, nakładam na ciało to, co nadaje się do jedzenia, ponieważ nie zatruwam swojego organizmu, tak? I teraz patrzcie, nie muszę mieć najmodniejszych ubrań, żeby się dobrze czuć. Ubrania nie warunkują mojego samopoczucia. Wcale nie muszę być najmodniej ubrana. Wystarczy, że się czuję dobrze w tym, co jestem. Miłość powoduje, że nie latam za wszystkimi nowinkami. Miłość też powoduje, że nie można mi wmówić kremu, mówiąc, jesteś tego warta. Rozumiecie, my przestajemy ulegać reklamom. Ja już pomijam to, że człowiek duchowy raczej nie ogląda telewizji, nie słucha radia, bo to z automatu przychodzi. Natomiast jest wolny właśnie, jeśli chodzi o ten system takiego myślenia o sobie. No i właśnie to jest to. I teraz my, co robił Kościół? Bo ja tu zostawiam, nie wpisałam tam Kościół, że religia, teraz przy okazji może powiem. Jaka jest rola religii w systemie bycia niewolnikiem? Bardzo ważna. Kiedy my próbujemy szukać miłości, potwierdzenia, ratunku, idziemy do Kościoła i co tam słyszymy? Tam słyszymy, że mamy kochać innych, myśleć o innych, inni są ważniejsi. I to powoduje, że my przestajemy pracować nad miłością do siebie i szukać tego Boga w nas, tego, co Bóg nas tworzy. Zaczynamy z tej nicości dawać innym. I w dodatku jesteśmy za to nagradzani, za to jest niebo, jeżeli tego nie robimy, no to mamy karę, tak? Czyli utwierdzamy się w pozycji ofiary. I nie ma dokąd uciec. Świat nas otwiera pozycję ofiary. Ten system szkolnictwa wychowania. Idziemy do kościoła, tam nadal jesteśmy ofiarą. Tam rządzi ksiądz, pastor, biskup, kogo chcecie. A co jest napisane w Dziejach Apostolskich 17, werset 11? A ci zbierali lepszego sposobienia, bo sprawdzali świętego Pawła, czy tak się sprawy mają. Ja zawsze mówię katolikom, a czy sprawdzasz biskupa, księdza, czy mówi prawdę? A czy sprawdzasz pastora? Sprawdzacie? Mnie też sprawdzacie. Tak? Każdego sprawdzam, bo to zawsze Sebastian podkreślał. Żeby mu nie ufać, tak? Żeby sprawdzać. Bo dlaczego? No bo jeżeli jestem w pełni wyposażona, to ja mogę wszystko przyjąć, zrozumieć i wezmę to, co na moim etapie jest dla mnie dobre. Na moim etapie jesteśmy na różnych etapach, mam prawo. Co to jest miłość do innych? To jest naturalna konsekwencja miłości do siebie. Ja bym prosiła, zapamiętajcie sobie, przemyślcie, nie bierzcie tego może na wiarę, ale przemyślcie sobie. Miłość do innych jest naturalną konsekwencją miłości do siebie. Czyli, jeżeli ja nie kocham siebie, nie mogę, to nie jest możliwe, to nie istnieje miłość do innych. To, co robię dla innych, nie jest miłością bezinteresowną. To jest miłość warunkowa, to jest współuzależnienie, nie wiem jak to nazwać. To nie ma nic wspólnego z miłością. Czyli, jeżeli kocham siebie, to będę kochała innych. Pamiętacie pierwsze hasło tego wykładu? Jeżeli miłość do siebie jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu. Bo wtedy z automatu miłość do siebie generuje miłość do innych. I to jest miłość niewymuszona. Wiecie, po czym się poznaje człowieka, który kocha siebie? Po tym, że on kocha innych. A ktoś powiedział, patrzcie, czy się kochacie. Nie musicie, nie wiadomo co głosić. Patrząc, ludzie na was będą widzieli, czy jesteście miłością. Dlatego to było mówione. Do tego my potrzebujemy kochać najpierw siebie. Nie ma, po prostu nie ma innej drogi. Jeżeli ktoś mówi, wiecie, i teraz się mówi, no wiesz, chyba mówisz o egoizmie. Nie, to nie jest egoizm, to jest strach o siebie. Egocentryzm to jest zarozumiałe myślenie tylko sobie, również ze strachu. To nie ma nic wspólnego. Prawdziwa miłość do siebie z automatu, to co powiem tak, nie istnieje miłość do siebie bez miłości do innych. Ona po prostu, to ona, ja nie wiem, to jest tak logiczne, że jedna miłość zabiera sobie, jeżeli kochasz siebie, jeżeli sposób kochasz siebie, to słuchajcie, nie ma możliwości, żeby nie kochał innych. Ale teraz jak kocha? To jest cały klucz. Kocha odpowiedzialnie i mądrze. Czyli ktoś, kto kocha siebie, nie będzie niszczył kogoś rybami. Nie będzie niszczył kogoś, bo go szanuje. Da mu wędkę. Ta wędka może być bardzo różnie rozumiana. Ale da mu wędkę. Pomoże mu się podnieść, dlaczego? Bo w nim powierzy. Ja mogę sobie szanować.
to ty też możesz stać pionowo, rozumiesz? Ja za dziennie podniosę ci, tobie jest tak ciężko, ja cię dźwignę i ty... Nie! Powiedz mu, ja w ciebie wierzę, naprawdę, co ci potrzeba, żebyś wstał? Rękę ci podać? Nie wiem, co to chcesz? Jesteś, ja w ciebie wierzę, ja będę tu stała, ci mówię, ja wierzę w ciebie, że staniesz na nogi, bo jesteś Chrystusem, bo masz sobie wszystko. To jest podnoszenie ludzi. A zaraz chodź, ofiarą, już ci pomogę. To jest w ogóle poniżanie kogoś. Ale jak nie kocham siebie, to tylko w ten sposób będę poniżała ludzi. Bo nie mam możliwości. Bo jeszcze raz mówię, nie mając miłości do siebie, nie mogę nikogo kochać, bo nie wiem, co to jest miłość. Nie wiem, co to jest miłość. Więc nie mogę. Nie istnieje coś takiego. Ale kiedy kocham siebie, miłość bliźniego jest naturalna. Wiecie, ja do tej pory przeżywam tą definicję. To jest jedna z definicji miłości do innych. Pozwolenie innym, aby byli takimi, jakimi chcą być, bez jakiegokolwiek nalegania na spełnianie oczekiwań. To jest małżeństwo. Ja oczekuję, że mój mąż będzie taki, taki, taki. A ja oczekuję, że moja mąża będzie taka. Nie da rady. To są twoje oczekiwania. To nie są oczekiwania jego. To są twoje oczekiwania. Ale gdzie wolność? Najwyżej tego człowieka nie wybierasz. Jeżeli wiesz, że on jest nieodpowiedzialny, to za niego nie wychodzisz. Ale nie wchodzimy w małżeństwo z oczekiwaniami, w założeniu, że ktoś będzie coś spełniał. Będąc, kochając siebie, nie wybierzemy osoby nieodpowiedzialnej. Ja wam mówię to od razu. Ludzie się dobierają z zdaniami, to wielokrotnie przerabialiśmy. Z zdaniami. Poranieni ludzie się podobnie przyciągają, mają oczekiwania. A ja myślałam, że on będzie tak, a ja myślałam, że ona będzie taka. Nie, cieszę się, że jesteś. Taki, jaki jesteś najlepszy. Akceptuję cię całkowicie. Bądź sobie taki. Bo ja się cieszę sobą. To jest zupełnie inna koncepcja miłości. Wolność w tym wszystkim. Niczego nie oczekujemy. Ale my oczekujemy, bo wchodzimy zranieni. Mamy braki, jesteśmy ofiarami i szukamy takiej ofiary, która zgodzi się dźwignąć nasze problemy. Więc na kogoś narzucimy swoje problemy. Czasami się ludzie na to godzą, skoro są tak poranieni, że nauczono ich w domu dźwigać sobie problemy. I to jakiś czas funkcjonuje. Jak taki dobry zamek. Tak się zakresztą, jest dobrze przesunąć. W pewnym czasie ten, który dźwiga, mówi, o kurczę, mi jest za ciężko. Grzeć już za mnie, bo już mi za ciężko ci dźwigać, tak? A to proszę, bo miałem tak dobrze, że trzeba się 10 lat nic nie robić i żyć na tobie, tak? To w ogóle nie przypomina mi czego ty nie chcesz nosić. O. No dokładnie. No właśnie, nic mi nie chcesz nosić, no też prawda. I teraz zauważcie. To jest dalsza część. Miłość do siebie przez szacunek do innych, ponieważ szanujesz siebie. Zauważanie, że inni są niepowtarzalni, jedyni, cudowni, ponieważ widzę, że jestem niepowtarzalna, jedyna i cudowna. Dawanie innym jest możliwe, gdy daję sobie. To nie jest egoizm. To nie ma wspólnego z egoizmem. Zaspokajam potrzeby innym, bo zaspokoiłem swoje. Oczywiście, uwaga, to nie oznacza, że ludzie nie mają się dzielić ostatnim kęsem chleba i tak dalej. To nie w tym rzecz. To chodzi o pewną zasadę. No właśnie, musisz powiedzieć, kocham nie oczekując wzajemności. Jak wychodziłeś krzywdę, przeprosisz i naprawisz szkodę. I tu uwaga, wiecie, ja się też z tym spotkałam i mnie to aż nosi, że czasami się mówi, no i ci go przeproś. Na przykład, jest impreza, ja na przykład byłam, bo na sam się dowiedziałam, że u koleżanki była impreza, przyszli koledzy jej syna, no i efekt był taki, tak, zdemolowane mieszkanie, wybita szyba i ona, ja mówię, jak to? No to rozumiem, że zapłacili za szybę, tak? I bo sprzątali. Nie, no co, ty masz tych młodych ludzi, teraz wiesz, oni tak piją. Ja mówię, słucham? W ogóle ja nie zgłosiłaś tego, nie spytałaś się, kiedy kazałaś im posprzątać? Czy w mieszkaniu byli? No to jest miłość. Kocham siebie, moje mieszkanie, korzysta z mojego mieszkania, to się posprząta i tą szybę napraw. No oczywiście, można przyjąć postawę mojej koleżanki. Tylko niestety, następna impreza była taka sama i kolejna też. No bo nikt nie ponosi odpowiedzialności, tak? Więc tutaj, tu naprawdę miłość do siebie bardzo fajnie pewne rzeczy reguluje i warto o tym wiedzieć.